Hej, witajcie z tej strony Bloody, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem zagramy sobie w Call of Duty Black Ops 2. Tak jak mówiłem wcześniej, teraz będzie więcej starszych kodów, ponieważ Advanced Warfare troszeczkę mnie zawiódł pod kątem takim, że połączenie i skill-based matchmaking. Oczywiście. Choć ten skill-based matchmaking ktoś z nim zrobili, ale mniejsza z tym. Teraz będzie troszeczkę więcej kodów takich pod względem Black Ops 2, Black Ops 1, MW3, coś w tym desenina. I tak, najwięcej będzie Black Ops 2, ale dobra, przechodzimy teraz do materiału. Na ekranie widzicie gameplay z Call of Duty Black Ops 2. Grałem sobie tę bronią M27 i powiem wam, ta broń jest w chuj celna. Ona jest tak celna, tylko jest jedna rzecz. Musicie sobie tu założyć uchwyt chyba tu miałem, nie wiem, nie, kolby nie miałem, uchwyt miałem, celownik laserowy i coś tam jeszcze miałem, tylko już nie pamiętam co, przepraszam was bardzo, ale wiem, że miałem 3 dodatki do tej broni i powiem wam, ta broń jest cholernie celna. Ona z takich odległości fajnie zabija, nawet z bliskich ładnie ta broń zabija i to trzeba jej przyznać. No ale dobra. Wynik powiem wam, nawet spoko, chyba tam 30 fragów nawaliłem, bo to jest oczywiście free for all na mapie Express. Oczywiście free for all wygrany, z gameplaya jestem zadowolony, to czego tu więcej chcieć? Dobra, o czym dzisiaj chciałem pogadać? Dzisiaj chciałem pogadać o wyborach prezydenckich, które się odbyły, druga tura, która się odbyła w tą niedzielę, który to był, to nie wiem, to dokładnie nie wiem, nie chcę się liczyć albo przeglądać kalendarz, nie wiem, który to był, ale to jest mniejsza z tym, chyba 24. I odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Na pewno już każdy zna naszego nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polski, czyli Andrzeja Dudę. Andrzej Duda, tak, jest naszym nowym prezydentem. Nie wiem, ja powiem wam, oczywiście byłem na wyborach, nie zdradzę wam, na kogo głosowałem, bo to jest moja prywatna sprawa, indywidualna, oczywiście, ale powiem wam, jestem bardziej przychylny Andrzejowi Dudzie, ale nie będę mówił, na kogo głosowałem, ponieważ tak, teraz w Polsce, no nie ukrywajmy, nie oszukujmy się, działa się totalna masakra. 3,5 miliona Polaków jest za granicą w sprawie pracy. W ogóle podatki i wiek emerytalny, to są bardzo duże mankamenty naszego kraju, czyli Polski. Ludzie wyjeżdżają z tej Polski, żeby normalnie żyć, nie jakieś, chodzi im o wygody, jakieś super luksusy, BMW i te sprawy, tylko chodzi im o zwykłe, normalne życie, a niestety Polska im to nie zapewnia. Największy mankament Polski według mnie to jest taki, że kończy się studia, ma się jakieś duże wykształcenie, uczysz się dużo, kujesz na te studia, to wszystko, wkładasz nawet pieniądze w te studia, to wszystko, a później wspierasz piękne bezrobocie, ponieważ na przykład tak jak mój brat też wspiera piękne bezrobocie. No ale dobra, mniejsza z tym, a skończył zajebiste studia. Mniejsza z tym, Andrzej Duda naszym nowym prezydentem. Jestem, może powiedzieć, że w miarę zadowolony, choć nie wiem, czy on coś tam wprowadzi nowego, czy coś się polepszy. Następna sprawa, chciałem dzisiaj poruszyć, jeśli chodzi o prezydenta, chciałem coś powiedzieć o kanale Łukasza Jakubiaka, nie wiem czy znacie, jest to kanał 20 metrów kwadratowych, on przeprowadza wywiady z różnymi osobami, można powiedzieć sławnymi, on przeprowadza i na jego 150 odcinek przyszedł pan były prezydent Polski, czyli Bronisław Komorowski i posypała się wielka fala hejtu, że to akurat przed wyborami i to jest piękna reklama dla jednego z kandydatów, czyli Bronisława Komorowskiego. Mogę się z tym zgodzić, bo taki akurat zbieg okoliczności nastał, że to by się zbliżały wybory i można powiedzieć, że to była piękna reklama dla Bronisława Komorowskiego. Jeszcze widać było, słychać było w jego wypowiedzi, że typowo zachęca nas do zagłosowania na niego. Oczywiście nie mówił tego wprost, że głosujcie na mnie i tyle, tylko zachęcał takim stylem, który mógł prawnie zachęcić. O. Według mnie ta akcja, co się odbyła,
powiem wam, dużo hejtu się posypało na pana Łukasza Jakubiaka, że się sprzedał, że tam, wiecie, że tam machlował, to dużo bardzo hejtu się posypało na niego. Według mnie, ja mówię oczywiście swoje zdanie, to podkreślam, to jest moje zdanie i są to hejty takie, co się po części zgodzę, ale w większości się nie zgodzę, bo osoby teraz typowo go hejtują, zamiast dać mu spokój. W ogóle chciałem poruszyć tę kwestię. Ludzie nie umią krytykować. Ludzie myślą, że krytykują, a oni kurwa hejtują. Ja nie rozumiem tego, jak ludzie postępują z innymi ludźmi. To jest po prostu brak szacunku do człowieka. Jak można tak najeżdżać drugą osobę? Jak można wyzywać drugą osobę? Zamiast powiedzieć coś w kulturalny sposób, jakoś upomnieć kogoś, pomóc mu jeszcze, to oni jeszcze go tak dobijali, tak go hejtowali, tak go zgniatali, żeby go zniszczyć po prostu. Ja tego po prostu nie rozumiem. Ja nie rozumiem polskiej mentalności. Nie wiem, jak jest zagraniczna, bo nie śledzę innych kanałów zagranicznych, jedynie Alijay, ale tego mniejsza z tym. Ja nie rozumiem polskiej mentalności, że ktoś, kto komuś coś tam nie wypali, ktoś jakąś gafę strzeli albo co, choć to nie była taka gafa, bo po prostu taki zbieg okoliczności się nastał, że akurat Bronisław Komorowski zgodził się, no i tyle, nie? I tyle w temacie, nie? Ale tak go zaczęli hejtować, że aż mi szkoda się zrobiło tego Łukasza Jakubiaka. Ja na przykład go bardzo lubię, jego program jest świetny, człowiek z pozytywną, pełną energii, aż umie zarażać ludzi. I trzymaj się Łukasz, nie przejmuj się tą falą hejtu, bo to jest typowy już hejt. Dobra, filmik dobry do końca, ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych materiałach, subskrybujcie, lajkujcie i oczywiście komentujcie. Do widzenia, cześć!